Badabum. Przechodził do następnego komiksu w prosto z kadru w Radio Afera audycji komiksowej. Staramy się tutaj z Filipem co jakiś czas opowiadać o komiksie superbohaterskim oraz o tych albumach, które wychodzą w ramach różnych kolekcji. Zresztą jakiś czas temu weszła kolejna z komiksami Marvela. Teraz bym chciał wam opowiedzieć o 10. tomie kolekcji Eagle Moss, czyli wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, i jest to tytuł Amerykańska Liga Sprawiedliwości, JLA, Ziemia 2. Swego czasu już rozmawialiśmy na temat tego komiksu z Uncle Mruwą na jednej z audycji, do której odsłuchania oczywiście zapraszam. Możecie ją znaleźć na YouTubie, prosto z kadru, wystarczy wpisać i znajdziecie nasz kanał. Tam też właśnie ta audycja w całości jest. Dlaczego wracam do tego tematu? No po pierwsze, minęło już trochę czasu od tamtego odcinka, no a też zawsze warto wrócić i przypomnieć, dopowiedzieć kilka słów odnośnie danego komiksu. Wiadomo, zawsze jakaś nowa osoba się może nim zainteresować. Dlatego może podejdę do tego od tej strony. Dla kogo ten komiks jest? Dla wszystkich. On nie jest uwikłany w jakąś taką większą historię. To jest jedna zamknięta opowieść. Wystarczy wam właściwie tylko wiedza o tym, że jest sobie oczywiście Liga Sprawiedliwości i tyle. I mamy jej skład. Zresztą we wstępie jest wszystko opisane dokładnie, z kim mamy do czynienia. Nie ma tam jakichś wielkich nawiązań do poprzednich historii albo do nas jakieś podwaliny pod następne. To jest taki tak zwany standalone, gdzie możemy ze spokojem podejść, przeczytać, nie wiedząc właściwie co się działo wcześniej z tymi bohaterami. Ziemia 2 opowiada historię, kiedy nagle kiedy bohaterowie spotykają Lexa Luthora. Jednakże to nie jest ich Lex Luthor. To jest postać pochodząca z alternatywnej rzeczywistości, ale nie do końca. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Właściwie z lustrzanego odbicia naszej Ziemi, dokładnie ze świata antymaterii. Lex Luthor przybył właśnie do naszych bohaterów, szukając pomocy w jego świecie, gdzie wszystko jest tak jakby właśnie na opak, gdzie Liga Sprawiedliwości ma swoich złych odpowiedników. Gdzie mamy syndykat zbrodni składający się właśnie z takiej właśnie negatywnej odmiany tych naszych głównych bohaterów. I ta tematyka od razu tworzy bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi właśnie o pokazywanie tego, co się stanie, kiedy dana postać pójdzie złą ścieżką. Komiks ten jest napisany przez Granta Morrisona, tak zwanego przez niektórych fanów, czytelników komiksu, szalonego Szkota, który potrafi naprawdę pisać szalone opowieści, ogromne epopeje, jak właśnie chociażby z Batmanem, który pisał przez wiele lat. Zresztą sam też niedawno odpowiadał za wielką historię Multiversity, gdzie eksplorował wiele różnych alternatywnych ziem w uniwersum DC Comics. Całość jest narysowana przez Franka Quietly'ego. Jest to rysownik z bardzo specyficzną kreską, ale to jest tak, przy wielu opiniach, kiedy ja czytam na jego ilustracje, to jest, że na przykład są brzydkie. I rzeczywiście jego forma rysowania jest taka, że jego bohaterowie nie są zawsze idealnie piękni z wyglądu. I dla mnie to nie jest w żadnym wypadku jakaś negatywna cecha. Warto zwrócić uwagę, że jego kreska jest niesamowicie anatomicznie poprawna. On bardzo pod tym względem dobrze wypada. Oczywiście im bardziej aktualne te świeższe te rysunki, tym to jeszcze bardziej lepiej wygląda. Tutaj nie ma, że tak pozwolę sobie powiedzieć, nie ma aż tyle perfekcyjnych kadrów, które mu się zdarzały w późniejszych komiksach. Ten pochodzi z roku 2000. Ale wracając do historii, poznajemy właśnie tych bohaterów z tej ziemi, z odbicia lustrzanego, i bohaterowie próbują pokonać ich, a także doprowadzić do poprawienia sytuacji właśnie na tej alternatywnej rzeczywistości. No i mamy tutaj mnóstwo rozważań na temat tego, czy rzeczywiście bohaterowie dadzą radę wprowadzić
pokój, złagodzenie pewnych sytuacji na takich innych warunkach, w których oni się do tej pory znajdowali, czy rzeczywiście ich rozwiązania, ich droga tutaj da radę. No i mamy też jakby spojrzenie od tej drugiej strony, kiedy ci bohaterowie przyglądają się tej jakby naszej ziemi, która tutaj jest, gdzie z kosmosu pochodzi Batman, Superman, Wonder Woman i tak dalej. Kogo mamy po stronie bohaterów? Mamy marsjańskiego łowcę ludzi, mamy Supermana, Wonder Woman, Batmana, Green Lanterna, Kyla Rainera, Flasha, Wally'ego Westa i Aquamana. Natomiast tymi złymi odpowiednikami to będzie Ultraman dla Supermana, Superwoman dla Wonder Woman, Owlman dla Batmana, Power Ring dla Green Lanterna i Johnny Quick dla Flasha. Właściwie każda z tych alternatywnych wersji tych postaci ma bardzo swoje specyficzne cechy. One są tak rozpisane, że mają bardzo silnie nakreślony charakter i właściwie od razu, praktycznie po kilku stronach już wiemy, jak ta postać działa, jakie są ich jakby cele, motywacje. No i bo wiadomo, wprowadzając nowe postaci, ciężko coś zawrzeć w ciągu jednego albumu, w ciągu kilku zeszytów. To jest akurat historia, która była od razu szykowana właśnie jako taki album. On nie jest zbyt rozległy. No i myślę, że Grant Morrison bez problemu sobie poradził tutaj, rozpisując te wszystkie postacie najważniejsze. Jakby te relacje między nimi, między swoimi jakby dobrymi odpowiednikami, no i to, jak nawzajem wpływali na swoje rzeczywistości. No i tutaj jeszcze odnosząc się do tego tytułu Ziemia 2 i tych jakby alternatyw, bo tutaj słowem wyjaśnienia dla osób, które mogą mieć z tym problem, no bo przecież Ziemia 2 przecież jest Ziemia 2, jest wieloświat, multiversum w DC, no ale przecież na Ziemi 2 przebywały te postaci z okresu II wojny światowej i tak dalej. Chodzi o to, że po wydarzeniu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach multiversum, czyli ten wieloświat przestał istnieć. Nie było już żadnych alternatywnych ziem, była tylko jedna główna ziemia, na niej się toczyła właśnie cała akcja. No i właśnie w tym okresie odbywa się historia od Granta Morrisona. Dlatego też to nie jest Ziemia 2, tylko tak właściwie druga Ziemia, będąc bardziej konkretnym. W związku z tym mamy tutaj świat materii i antymaterii. Oczywiście multiversum zostało przywrócone trochę później, przez co jakby tutaj cała ta koncepcja przestała być aktualna. Natomiast Syndykat Zbrodni to nie jest ich ostatni występ, ponieważ potem się jeszcze w komiksach pojawiał, a w jakich to już nie będę wam zdradzać, bo nie chcę wam ewentualnych niespodzianek zepsuć, ale to też nie jest oryginalny pomysł Morrisona, ponieważ ten syndykat pojawił się już dużo wcześniej, a dokładniej w 1964 roku, w 29 zeszycie serii Justice League of America. I te wersje tych postaci były z Ziemi 3. I stąd też to jest takie bardzo czasem skomplikowane, ponieważ Syndykat pochodzi z Ziemi 3, komiks o nich się nazywa Ziemia 2, ale w sumie to nie jest Ziemia 2. To jest skomplikowane, ale podczas lektury właściwie absolutnie nie musimy mieć o tym zbyt dużej wiedzy. Zresztą we wstępie też to jest w bardzo takiej skompresowanej formie opowiedziane, więc na pewno się nie pogubicie. Jeśli nie mieliście właśnie wcześniej do czynienia z komiksu z Ligą i się boicie, nie ma się czego bać. To jest bardzo dobry komiks, który na długo się wbił już w pamięć wśród czytelników w Stanach. W Polsce już też wcześniej wyszedł. To też jest bardzo informacja warta wspomnienia. On wyszedł za pośrednictwem wydawnictwa Fan Media, czyli jakby dalszej kontynuacji inicjatywy TM Semik. Wyszedł on dokładnie w lutym 2003 roku, czyli dokładnie 3 lata po swojej oryginalnej premierze. To całkiem niezły wynik. W każdym razie dodatkowo jeszcze mamy w tym albumie historię starą o Flashu, legendarną zresztą, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy
Barry Allen spotyka Jaya Garricka, czyli tego pierwszego Flasha. Jest to pierwsze spotkanie właśnie dwóch postaci tej jakby starej gwardii tych początkowych lat 30. Z tymi jakby ich nowymi odpowiednikami, bo tak jak mieliśmy Flasha, to pierwszy był Jay Garrick, Green Lantern pierwszy to był Alan Scott, no i potem właśnie dopiero poznaliśmy Barry'ego Allena Flasha i Hala Jordana Green Lanterna. W związku z tym jest to kolejna bardzo ważna historia z tych starszych. Pojawiła się ona w 61 roku w ramach 123 numeru serii Flash. Właściwie co tu dużo więcej mówić. Ten album powinien znaleźć się w waszej biblioteczce, jeśli jesteście zainteresowani komiksami z Ligą. Fabuła jest całkiem wciągająca. Pomysł niebanalny, więc na pewno spędzicie przy nim sporo dobrego czasu. Amerykańska Liga Sprawiedliwości, Ziemia 2 z wydawnictwa Eagle Moss.